Siema, z tej strony Xao i witam was w kolejnym odcinku Legacy Challenge. Zanim zaczniemy, pokażę wam całe miasto, bo trochę się zmieniło, czy dokładnie to doszły dwie rzeczy nowe. Tutaj taki domeczek zrobiłam, takich sąsiadów, tak żeby nie było w tle pusto. A tutaj wybudowałam takie bloki mieszkalne. Po prostu to jest po to, żeby nie było pusto w mieście, żeby jakieś takie urozmaicenie było. Tutaj już kiedyś były te domki, chyba. Nie pamiętam, czy je pokazywałam. No w każdym razie takie rzeczy będą dochodzić co parę odcinków, czy no, może co odcinek nawet. Będą też nowe budyneczki tutaj, więc będzie się co chwila coś zmieniać, coś dochodzić i tak dalej, i tak dalej. A teraz zaczynamy rozgrywkę. Jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, w którym zakończyliśmy ostatnią rozgrywkę. Ani jest w ciąży, boi się, że będzie mieć dziecko i chce mieć dziecko jednocześnie. Pan ósemka sobie gra, Mateusz sobie nic nie robi, próbuje zwrócić uwagę ojca. Natalia gada z robakiem o pieniądzach, nie, dziwna rozmowa. No i Natalia sobie śpi. Czemu ja mylę imiona? Ania oczywiście wszystko ma na najniższym, czyli musimy ją doprowadzić do ładu i składu. Dobrze, Ania, rób sobie sałateczkę. To jest sałatka świąteczna w każdym domu. Na dzień dobry się kłóci. O, i o policji gada. Cała Ania. Ojej, 18. Kolejny dzień z życia. 7 dni. Ania ma 7 dni do bycia dziadem. Używam moda na realistyczny wiek, czyli jeden dzień to jeden rok. Także, no, ciężko. No, nara robak. W ogóle weź ich wszystkich tam po wyganie z domu. Śpiesznic, skorzystaj. I idź jeść jak zawsze. Co dzieciak chce. Nie czytaj dzieciakowi, co dzieciak chce. O, to jest szansa nasza. O, nie możesz wywalić. O, Marcelina lotnik przyszła. Mam pomysł na dzisiejszy dzień. Znaczy na noc w sumie. Młody pójdzie z domu z Marceliną. To jest dobry pomysł. Ty, Oliwia, w sumie nic nie musisz. Sobie idź, poskacz. Jeszcze nie ma. Tej opcji jeszcze nie ma. Idź sobie spać. Mateusz, ty w tym czasie opróżnij, żeby to już na przyszłość było ogarnięte. Ty, Natalia, ucz dzieciaka. To weź ją. O, właśnie, Mateusz, dzwoń. Natalia w sumie też by mogła sobie raczej uciec z domu. Musi teraz akurat tutaj gadać. Kogo ty najbardziej lubisz? No ją, ale nie. Może on się zgodzi? Zgodził się, jest. Okej, okay, no to w takim razie skorzystaj, weź prysznic. Przed wyjściem. No ty musiałeś tu... Dobre zdjęcie będzie. Jak zawsze jakieś derp face'y. No piękne. Wy zaraz będziecie musieli iść. Ty dzieciaka odłóż. Ty Oliwka idź spać. Nie wiem czemu ty jeszcze nie śpisz. O Mateusz, jaki oczytany. A no tak, przecież oni muszą czytać książki. To wymykajcie się. Ło, dwie limuzyny. Na bogato. O, gwiazda spadła. Dzieciak będzie głodny. Idź obudź dzieciaka. Daj jedzenie. Daj ją tu. Bo pewnie sobie spać chce. W sumie nie chciała aż tak. To może weź ją jeszcze naucz. I ucz mówić. Znaczy chodzić. O, i bez przypału. Ania chyba będzie rodzić. A nie, jeszcze nie. To dobra, jak już stałaś, to sobie weź zjedz. Dzieciak się nauczył w ogóle? Nauczył się. To co Oliwka? Też jesteś głodna. Kupimy im telewizorek. Taki malutki, bo malutki. Będzie jeszcze mniej miejsca. Ja w sumie nie, to nie jest dobry pomysł. Czemu to mieszkanie jest takie malutkie? Ja nie wiem nawet jak to rozbudować, żeby było tak fajnie. To chciałam dać im. No ale co, gdzie ja to postawię? Dobra, na razie niech będzie jak jest. No nie, zostaw dzieciaka. Skorzystaj, wykąp się. Chyba kąpiel z bąbelkami dodaje rozrywki. Ani ono nie musi w sumie. Musi. To nie, to jeszcze tak, profilaktycznie. Zaraz pójdziesz. Oni jadą takim? A on jedzie takim do roboty. No, wstawać do szkoły. Głodni, zniszczeni. Czytaj książkę. A, Roman Sidło w sumie. No, niby to pasowało. Jest taka romantyczna dusza bardziej. Jeszcze muszę wam powiedzieć o czymś. W tym odcinku, jak widzicie, mamy taki śnieg ładny. W sumie nie wiem, czy w poprzednich też tak nie było. Ten śnieg znalazłam na Tumblerze. I to jest podmianka na śnieg z czwórki bodajże, ale już nie jestem pewna tak do końca. No teraz mamy takie ładne śnieżynki. No ślicznie to wygląda moim zdaniem. Więc jeżeli chcecie takie ładne śnieżynki, to na Tumblerze możecie je znaleźć. Ja wam dam linka bezpośrednio do tego śniegu, ale też zapraszam na mojego Tumblera. Możecie tam zobaczyć takie różne, jakieś tam rzeczy, które znajdę, to tam wrzucam. Czasami naprawdę fajne. Jeszcze wam powiem, że ostatnio znalazłam cechy. Ktoś chce skonwertować cechy z trójki do... Czy jak dobrze zrozumiałam, z trójki do dwójki właśnie. Mam nadzieję, że to się stanie, bo całkiem fajnie to wygląda. No i nam śnieg spadł. Ania, zrobisz...
A zupa na pocieszenie babuni. W sumie. Czemu nie? Mamuni raczej powinno być, nie babuni. Wiecie, jak płacze. Nie rycz. Co beczysz? Ci to w ogóle muszą teraz połączyć naukę z obowiązkami. Ciecia kuciak, widzieliście? Wylaz. Ty weź tam ucz ją. Nie, nie, nie. Mateusz ma chyba w ogóle... No, schludność. Patrzcie, jakie jest schludne. No, ale otwartość? Czy on... On nie wygląda na takiego, co było otwarte. Zostań dzieciar. Co ten dzieciar w ogóle chce? Fajnie się ta śnieżynka zapała. No i to. Spoko. Wykorzystanie z toalety. A może podejść w sumie. Raz w życiu może z kimś pogadać. A ty nie idziesz dzisiaj do pracy? Aha, dopiero o 16. Czyli o 15 będzie dopiero samochód. A nie, idź spać, bo ty jesteś zmęczona. A kto tutaj przyszedł? Zosia Miguel. Ale w ogóle fajna ma fryzurę. A ona w sumie ładna jest. To by mogło być ciekawe. Weź ją poznaj. Zaraz. Która po ciebie jest? Aha, tym samym. Znowu ją. Oj. Co on z tymi rudymi ma? Oj, syfy dostała. Oj, syfy dostała. W ogóle ona jakąś perukę do roboty nosi. Widzicie to? Przecież ona nie ma takich włosów. To skąd jej się to wzięło nagle? Ty coś udajesz, nie? Normalnie coś udajesz. Kurczę, jak te domki w ogóle fajnie wyglądają tam. Legacy 2. O, pogadaj, tak lubisz takie młode dziewczyny. To z dzieciarem twoim. Oj, odrób te lekcje. Nie, 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 nie. Poczekaj, poczekaj. On ci chyba powinien pomóc. Nie, nie, idź, nie idź. Nie idź. O. No. Czytaj książeczkę. Nie za młoda? Książka dla dzieci. O, nie, 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 nie. Jarosław wszystko musi ogarnąć. Jak to Jarosław. One się kłócą tutaj w tym kiblu malutkim. No nie wierzę. Ale nosy mają obie niezłe. Oj, obie mają niezłe nosy, nie? Nie, dziwne laski. Co ty tam potrzebujesz? Higiena. To sobie jak zawsze kolejeczkę zrobimy. Jarosław, idź uczy dziecko czegoś pożytecznego. No, no tak opróżni. Znowu 18, ja. Za dwa dni. A wy ile macie jeszcze? 4. Siedzi w śniegu. Leśny ludek. Kto tutaj wchodzi? Na pani, że to mnie nie interesuje ona. On by mógł w sumie. Mało umieją rzeczy. I to mi się nie podoba. Weź się ucz gotowania albo czegokolwiek. Co ty w ogóle masz za cel życiowy? Bo ja, wiecie co, jest najlepsze. Ja sobie potem tak myślę po nagraniu. A, mogłam to sprawdzić, a mogłam to zrobić. Potem gram i zapominam o tym. I teraz tak do mnie dotarło. No bo przecież musimy spełniać im cele życiowe. Czemu ja tego nie robię od dziecka im? Czy nie, chyba dzieci nie mają celów życiowych. No dobrze, no to czemu od nastolatka nie sprawdza im tych celów? Tak, Mateusz chce być legendą sportu. No właśnie, no bo jak się chyba już dziś wygadałam, będę kontynuować nim i nią historię. Mateuszem i Natalią. I jakby oni będą tutaj sobie mnie skrzykać jako rodzeństwo razem, bo nie chcę ich rozdzielać. Moim zdaniem fajnie, że są bliźniakami, więc tak. Więc tak, on chce być legendą sportu, a ona generałem. Czyli oboje mają tą kondycję mieć. Nie wiem, jaki tam jest kierunek studiów. Bodajże to będą nauki polityczne. Nie jestem pewna. Więc w sumie ten Mateusz. No ty się uczysz. Tam chyba trzeba techniki, ale nie jestem taka do końca pewna. Więc jakby nie chcę tutaj nic mówić. Łóż ją potem do końca. Wyproś się dziewczynę, bo się, czy tą Balbinę pozżegnaj. Ona jest jakaś nieogarnięta. Ty idź sobie wypełnij potrzebę. Ania, o dziwo, nawet nieźle się trzyma. Tak, Natalia, ty... Jak już odrobisz sobie lekcję, weź sobie resztki. Mateusz niech sobie pogada z Zosią. A czemu ty nie wzięłaś tego do jedzenia? Nie, ty miałeś, może tobą dam? W ogóle nie, no ona jest ładna? No nie, no nie jest taka zła, nie? Och, no to sobie pogadałeś. Wyczyść, wyczyść. Odetkaj. Weź resztki. Oj, Ania będzie rodzić. Nie? Coś długo w tej ciąży jest. Co jest z tą Anią? Czy ona nie rodzi? Tam jak weź to ogarnij. I użyj sobie maści na trądzik. Nie, coś jest nie tak. Czemu Ania nie rodzi? Ania, czemu nie rodzisz? Czemu polazłaś w piżamie na śnieg? Tak, najlepiej się tak robi bałwana, masz rację. Dobra, bo to jest przegięcie. Ja jej urodzę to dziecko po prostu w taki sposób, że wyjdę teraz pomieszać smoczkiem i inseminatorem po prostu każę jej urodzić. Nie mam innego wyjścia. Bo to jest za długo. Ona powinna być tylko jeden dzień w ciąży, a tutaj druga 18 już, a ona dalej jest w ciąży. Coś jest nie tak. Nie wiem, ten montaż działa, raz nie. Jaki pulasek. Uroczy jest. Tak jak mówiłam, już pomieszałam tym smoczkiem, więc lecimy.
Ania, rodzisz. Aż się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że to będzie chłopiec. Ania, urodź. Chłopca, błagam. Za dużo mamy dziewczynek. Nie! Ania! Zawiodłaś mnie. 2, 3, 4. Czyli jeszcze jedno. Ja. No i dziewczynka, no jejku. Ania, zawiodłam się na tobie. Dobra, lasujemy imię. Co my tam mamy za imiona? Mateusz, Natalia, Oliwia, Patrycja, R teraz. Na R? Jakieś damskie na R? Czujcie, że nie ma imiona na, imienia na R, ono się nie losuje po prostu. Otworzyłam sobie mój kalendarz, który znacie z odcinka z trójki. I otworzyłam stronę i znalazłam imię Renata, Renia. Renata. Renata ósemka, ale to poważnie brzmi, a no dziwna będzie. Chyba będzie całą mamą. I to mówię z perspektywy samych oczu. Spoko. No to nakarm dziecko. Ania, ty wiesz, że nie masz taryfy ulgowej już, nie? Lecimy dalej. Ty, Jarosław, też nie masz taryfy ulgowej. Co tam się dzieje dziecku? Co ona potrzebuje? Szybko, 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 szybko. Nie, 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 nie. Szybko. No. No czemu nie? Czemu? No chodź tu. No nie wierzę, nie? Szybko. Szybko. Już ją zostaw. Nie, to nie. Panika. Szybko. Naucz się. Naucz się. Kurde. Po co to dziecko wziąłeś? Odpręć się tutaj. O, czemu? To już nie poszedł do szkoły. Czemu? Idź do szkoły. Wstawaj. Idź do szkoły. Jeszcze rachunki przylazły. No nie. Szybko. Zostaw dziecko. O, dziecko się skitowało. Nieważne. Szybko, rób dziecko. Gorące. Postaraj się. Nie. Szybko. Zgliczowany pingwin. Tylko nie on. Szybko. Rób dziecko. Nie. Czemu? Nie. Dłużej jeszcze masz dni. Szybko. Wstawaj. Ania, wstawaj. Odpręż. Odpręż. Musi być dziecko. Dlaczego? Zmień pieluchę. Wszystko to dzieciak, ten dzieciak ma chyba tak. Jedź do pracy, a ty co? Nie jedziesz. Odrób lekcję za to. Aha, nie jesteś. No tak, nie jesteś. Nie ucz się, tylko czytaj książeczkę. Może w tajemnicach czytać w sumie. Oliwia ma chyba ciuchy po bracie, nie? Gacie po tacie. Rodziców i tak to nie obchodzi, zobacz. Dobra, skorzystaj, weź prysznic. Ty sobie poczytaj książeczkę. Ania, wstawaj. Ty też wstawaj, nie chwal dziecka. Dawaj dłuższą. O, dostał hajs jakiś. Nie odbieraj tego. No Ania! Wiem, że jesteś głodna, ale to nie ma znaczenia. W końcu! Dobrze, Ania, to teraz możesz iść sobie zjeść. Jakie to jest złe? Nie, Jarosław nie może. A że ten dziecko sobie zrobił kolejne. Idź jeść, idź jeść. Za ile dni? Za 3. Oj, no tam radę mało mamy czasu. Nie mogę się doczekać studiów, bo to będzie takie, że będziemy mieć czas na niektóre rzeczy. Co ty robisz? Gdzie nie dziecko niesiesz? Aha. To, potem ją wykąp, potem ją tu włóż. Natalia, idź odrób lekcję. Wy się ogarnijcie też, bo to jest żałosne, że nie umiecie o siebie zadbać. Ja, to jest hardcore. Wiecie, że ja się normalnie spłaciłam przy nagrywaniu tego. Jest tak stresujące. Ty nie jesteś w nastroju. O, ale dzieciak jest w nastroju. Bierz dzieciaka. Ucz dzieciaka. Ona się nigdy nie nauczy. Nauczyła się. Uff, dobra. To teraz idź posprzątaj to, posprzątaj to. Czytaj książkę. Ania, ty z nim nie gadaj. Wykąp się. Sobie poczytaj coś. Co to jest? Dobra, już to przygotuj, bo to szkoda tylko żarcia, żeby się zmarnowało. Tak, na ziemię najlepiej. Aha, i mieliśmy rachunki zapłacić. Ciekawe, jakie będziemy mieć rachunki. Chwila prawdy. Dużo nam nie zrosły. Wykąp Renatę. Daj jej żreć. Daj Patrycji butelkę. Czemu, Mateusz, ty nic nie robisz? A, pomóż jej w tych lekcjach. Łóż młodą do końca. Weź sobie jeszcze resztki. O, Ania się już domyśla. Po co wziąć dzieciaka? Nie, 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 co ja klikam? Co dam u Mateusza? No to idź spać. Potem ty, Oliwia, musisz sobie zjeść. A potem sobie idź się wyspać. No czemu ty tego nie czytasz? Ty co, Oliwia? Też byś mogła coś... Poucz się czegoś. Dzieciak za jeden dzień miał się stać dzieciakiem. Takim większym. Robimy jej urodziny takie szybkie. To jest czysty chaos, nie? Ja wiem, że może teraz tak za bardzo się wszystko dzieje, ale jak ja tego nie zrobię, to mam wrażenie, że nie zdążę za nią. Nie zdążę jej spełnić tej aspiracji.
Ojej, no on jest chłopczyc. Ona jest chłopczycą. W sumie to by mogło być taka, no mogłaby być taka historia w sumie, że ona takim chłopakiem jest trochę, że ona gdzieś tam czuje, że jest transem, czy nie jest jeszcze transem, ale będzie. O, dzieciak biega, no tak. W sumie, zmienimy ci wygląd i coś pomyślimy na tym w przyszłości. No bo coś w tym jest, no zobaczcie, znaczy ja wiem, że ma buźkę nawet taką, nie najgorszą, ale nos ma dziwny. Ale tak, fryzurę taką dostała, teraz dostała chłopięcy strój. To mi się dodaje, nie żeby coś, ale to mi się dodaje. Nie no, chłopak jak nic. Te włosy mi się bardzo podobają. Na niej. Na nim, na nim. Już nie będzie Patrycja, tylko Patryk. No ale Patrycja. O, właśnie. Mam moda, który wprowadza takie autonomiczne rzeczy. No, coś się dzieje. Gdzie teraz moda będzie spać? Bo tak, te mają tu swój pokój. W sumie, nie jest takim chłopakiem, no to by mogła mieć mniej by pokój z bratem. Jest trochę tak głupio. Ale z drugiej strony nie mamy gdzie ich ulokować inaczej. Ewentualnie tutaj. Jeszcze jeden dzieciak będzie, to nie będzie znowu miejsca. Oj, nie wiem, nie wiem. Tutaj Patrycja będziesz mieć pokój z bratem. No trudno. Lidia się czegoś... O, ty w sumie też mogłabyś się nauczyć czegoś. Fizjologia. Czyli must have. Ania, czemu ty, jak zawsze jesteś nieogarnięta? Ja skorzystę sobie. Kreatywność do pracy potrzebujesz. Fajnie, fajnie tu jest. Kupimy im takie tanie coś do malowania. Nie wiem, czy będzie mogła się wtedy tu położyć, zaraz sprawdzimy. Nie będzie mogła. Gdzie to położyć, no? Kurczę, nie ma miejsca. Ćwicz malowanie. Tutaj wszystko masz, jak masz mieć. Jarosław. Jarosław. Ania sobie zje. Do roboty jedźcie. Jedźcie do roboty. I do szkoły. Ty do pracy, a Jarosław kiedy ma iść do pracy? A, no to Ania do pracy. Ale ty dawno nie byłaś w tej robocie, nie? I dzisiaj będzie ostatni dzień, jaki spędzimy u nich. W sensie, no nie, no nie ostatni. Wrócą ze szkoły i zakończymy. No tak, dziecko, które się skitowało, na pewno jest głodne. Mhm. Na pewno. No, to jest dobry pomysł. Pogarniesz chatę za karę. A ktoś nie odrobił lekcji. Co ty tam masz ogólnie? Charyzma, jak zawsze charyzma. No przyszedł ten piekielny pingwin. To zgliczowany jest, czy już nie? No już nie. Co ty tam potrzebujesz? No, zaraz do pracy. Kogoś przyniosłeś ze sobą. Piękne. Zostaw dzieciaka. Idź do roboty. A nie, to nie... No nie, no do ciebie. A, no tak. No dobra, w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku będziemy mieć w końcu 6 dzieci. Ja nie wiem, dlaczego to tak długo trwa wszystko. No, no to widzimy się w następnym odcinku. Na razie. No, jeszcze Ania dostała awans na koniec. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.